Kraj Polityka, zarząd krajowy PO nie widzi powodów do unieważnienia wyborów regionalnych. Nie będzie zarządu komisarycznego, wybory na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem nie zostaną unieważnione, bo ponoć nie ma podstaw. Są za to 3-miesięczne, na wniosek rzecznika dyscypliny partyjnej, zawieszenia w prawach członka PO dla osób, które nagrały działaczy i samych działaczy. Zawieszeni więc są Edward Klimka, Paweł Frost, Tomasz Borkowski oraz posłowie Norbert Wojnarowski i Michał Jaros. Wniosek o ukaranie winnych afery taśmowej w PO skierowano do Sądu Koleżeńskiego. Rzecznik dyscypliny partyjnej poinformował członków zarządu krajowego PO, że skierował do Krajowego Sądu Koleżeńskiego wnioski dyscyplinarne przeciwko politykom, bohaterom skandalu w Platformie. W oficjalnym komunikacie, jaki dotarł do mediów, czytamy, że zarząd krajowy PO utrzymał w mocy decyzję zjazdów wyborczych na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Nie będzie zarządów komisarycznych, a sprawą nagrywających i osób, które zostały nagrane, zajmie się sąd partyjny, poinformował po posiedzeniu szef regionu kujawsko-pomorskiego PO Tomasz Lenz. Zarząd Platformy zebrał się pilnie z powodu opublikowanych przez Newsweeka nagrań. Ujawnione taśmy sugerowały, że posłowie partii kupowali głosy na regionalnym zjeździe partii na Dolnym Śląsku. W wyborach wygrał Jacek Protasiewicz, którego zwolennicy mieli kupować głosy. W głosowaniu porażkę poniósł Grzegorz Schetyna, pierwszy wiceprezes PO i dotychczasowy szef dolnośląskich struktur partii. Mój serwis.blogspot.com